Marcin Bodnar po ważeniu Makowski Fighting Championship, 16. edycja, witam. Witam serdecznie. To i widziałem, jak już podszedłeś do pasa, już chciałeś zabierać tak naprawdę go do domu, czyli generalnie pewność siebie jest. No musi być, nie? Musi być, w tej branży zdecydowanie, ale czy ona wynika tylko z tego, że po prostu, że jesteś fighterem i musisz taki być, czy wiesz po prostu, że, no, że rywal jest ewidentnie w twoim zasięgu, że przeanalizowałeś go na tyle i wiesz po prostu, że to będzie, nie wiem, no, twoja walka. Nie, no wierzę w swoje umiejętności, w moje przygotowania. Myślę, że dam radę, nie? Mhm. Powiedz, bo ty zdaje się trenujesz również w Holandii, prawda? Czasami mi się zdarza. Mhm. Jakieś właśnie w stosunku do tego pojedynku również podróżowałeś do Holandii? Do Holandii nie. Byłem z moim trenerem na obozie nad morzem i raczej tutaj starałem się przygotowywać. Mhm. To bardziej zależy co, od rangi pojedynku, czy po prostu jak ci się akurat losy ułożą, że po prostu, że jedziesz do Holandii? W tej sytuacji akurat los mi się tak ułożył, że nie mogłem tam pojechać, ale trenerzy z Holandii też przyjadą na tą walkę, żeby kibicować, dopingować, oglądać, nie? Generalnie to jest tak, że no w tym sporcie każdy bywa niebezpieczny, nawet jeżeli tak jak w kontekście twojego rywala, który przyszedł fizycznie, generalnie on tak nie przekonuje, jak ktoś spojrzy z zewnątrz, ale to niekoniecznie musi o czymkolwiek świadczyć. Myślę, że w sportach walki nieraz się o tym przekonaliśmy, że sylwetka nie ma nic wspólnego w tym, jak kto walczy, nie? To nie ma zupełnie nic wspólnego. To, że on ma brzuch, czy jest zalany, to nie robi to. Ja do każdego podchodzę z szacunkiem i on jest niebezpieczny, ja jestem niebezpieczny. To jest waga ciężka, tam jest jeden błąd i jest po wszystkim, nie? Dlatego to, że on ma brzuch, nie, ja w ogóle na to nie patrzę, nie? Nie umówiąc w żaden sposób gali MFC, ale generalnie, bo to jest solidna taka lokalna gala, aczkolwiek zawodnicy też przyjeżdżają zewsząd, natomiast czy masz taki, powiedzmy, na celowniku coś takiego naprawdę dużego, no tym bardziej, że właśnie jesteś takim podróżnikiem, który i trenuje właśnie w Holandii, to generalnie to są, wiesz, no takie wyrabianie kontaktów i tak dalej, no nigdy nie wiadomo, co się dużego zdarzy i czy masz coś takiego na celowniku? Zobaczymy, coś tam planuję w niedalekiej przyszłości, jak mi ta walka się ułoży tak jak ja chcę, no to zobaczymy, co będzie dalej, nie? Okay. Mam to tam... jest takie trochę życzeniowe, czy masz już coś konkretnego na myśli? Nie, to jest, może będę się chciał trochę przebranżowić, nie? No ale no, czas pokaże, zobaczymy. Nie modne. Na razie nic nie chcę zdradzać, no ale może będę chciał w czymś innym spróbować, nie? Ale rozumiem, że nie na piłkę nożną. No oczywiście, że nie. Ani na siatkówkę, ani nie na koszykówkę. Rozumiem, dobrze. Rozumiem kierunek. Dziękuję. Dziękuję bardzo.